Powiedzmy, że układ jest taki: dwa oporniki połączone szeregowo, jeszcze jeden opornik równolegle z pierwszymi dwoma i źródło napięcia. Obwód jest zamknięty, więc popłynie w nim prąd. Ale nie będziemy wykonywać żadnych obliczeń. Zadanie tym razem jest takie, że chcemy zmierzyć spadek napięcia na oporniku R3. W rzeczywistości układ mógłby wyglądać na przykład tak. Możecie kupić w sklepie elektronicznym przewody zakończone krokodylkami, oporniki i koszyk na baterie i samodzielnie zmontować taki układ. Do mierzenia napięcia służy woltomierz. Woltomierz może wyglądać na przykład tak. A na schematach oznaczamy woltomierz kółkiem z dużą literą V w środku. Napięcie to różnica potencjałów w dwóch punktach układu. Jeżeli chcemy zmierzyć spadek napięcia na oporniku R3, to podłączamy woltomierz do końców opornika R3 w taki sposób i woltomierz pokaże na wyświetlaczu spadek napięcia na oporniku R3. Czyli woltomierz włączamy równolegle do elementu układu na którym chcemy zmierzyć napięcie albo spadek napięcia. Gdybyśmy chcieli zmierzyć spadek napięcia na oporniku R1, to podłączylibyśmy woltomierz w taki sposób równolegle do opornika R1. Żeby zmierzyć napięcie, jakie wytwarza bateria, podłączylibyśmy woltomierz w taki sposób: do biegunów baterii równolegle do baterii. Woltomierz podłączamy równolegle do elementu, na którym mierzymy napięcie, albo spadek napięcia. Kolejne zadanie mogłoby być takie, że chcielibyśmy zmierzyć natężenie prądu, jaki płynie przez opornik R3. Jak to zrobić? Do mierzenia natężenia prądu służy amperomierz. Amperomierz może wyglądać na przykład tak. A na schematach oznaczamy amperomierz kółkiem z dużą literą A w środku. I amperomierz włączamy inaczej do układu niż woltomierz. Jeżeli chcemy zmierzyć natężenie prądu w jakimś punkcie układu elektrycznego, to musimy rozłączyć układ w punkcie pomiaru i włączyć w to miejsce amperomierz. Prąd, którego natężenie mierzymy, płynie przez amperomierz. Musimy wmontować amperomierz w układ. Ponieważ w całej gałęzi natężenie prądu jest takie samo, to amperomierz możemy włączyć z dowolnej strony opornika R3. Najważniejsze, żeby włączyć amperomierz szeregowo czyli rozłączamy gałąź, w której chcemy zmierzyć natężenie prądu, i włączamy w to miejsce amperomierz. Jedną końcówkę amperomierza do jednej strony gałęzi. A drugą końcówkę amperomierza do drugiej strony gałęzi. Mierząc napięcie woltomierzem, nie musimy rozłączać układu. Po prostu przykładamy końcówki woltomierza do tych dwóch punktów układu, których różnica potencjałów nas interesuje. Mierząc natężenie prądu, musimy rozłączyć odpowiednią gałąź w punkcie pomiaru i w to miejsce włączyć szeregowo do układu amperomierz. Jeżeli rozłączymy gałąź pomiędzy opornikami R1 i R2 i włączymy w to miejsce szeregowo amperomierz, to pokaże on natężenie prądu płynącego przez oporniki R1 i R2. W tym miejscu pokaże natężenie prądu płynącego przez baterię. Prąd elektryczny to ruch ładunków elektrycznych. Mierząc natężenie prądu w konkretnym punkcie układu, chcemy wiedzieć ile ładunków Przepływa przez ten punkt w jednostce czasu. Natężenie prądu związane jest z definicji z konkretnym punktem w układzie. Dlatego, włączając amperomierz do układu, rozłączamy miejsce, w którym mierzymy natężenie i łączymy amperomierz szeregowo. Z tego samego powodu, amperomierze mają bardzo mały opór wewnętrzny. Włączenie miernika do układu nie powinno wprowadzać żadnych zmian w układzie. Gdyby amperomierz miał duży opór wewnętrzny. To po jego włączeniu natężenie prądu płynącego w gałęzi, w którą jest włączony, byłoby o wiele mniejsze niż przed włączeniem amperomierza. Idealny amperomierz posiada nieskończenie mały opór wewnętrzny. W rzeczywistości, opór wewnętrzny amperomierza to na przykład jedna setna oma. Dlatego też, jeżeli przez pomyłkę włączymy amperomierz równolegle do opornika R3, to ponieważ opór wewnętrzny amperomierza jest bardzo mały. Prądy rozpłyną się tak, że przez amperomierz popłynie prąd o bardzo dużym natężeniu, na przykład 100 amperów. Praktycznie oznacza to zwarcie baterii i jej uszkodzenie oraz uszkodzenie amperomierza. Przez oporniki R1, R2 i R3 popłynie wtedy bardzo mały prąd i nie będą one miały większego znaczenia. Każdy miernik ma bezpiecznik, który zabezpiecza przed takim błędnym podłączeniem. Więc jeżeli przez pomyłkę źle włączycie amperomierz do układu, to będziecie musieli wymienić przepalony bezpiecznik na nowy. Jeżeli mierzymy napięcie, czyli różnicę potencjałów w wybranych dwóch punktach układu, na przykład na końcach opornika, to również chcemy, żeby podłączenie miernika powodowało jak najmniejsze zmiany w układzie, najlepiej żeby w ogóle nie powodowało żadnych zmian. I dlatego opór wewnętrzny woltomierza jest bardzo duży. Idealny woltomierz posiada nieskończenie duży opór wewnętrzny. W rzeczywistości woltomierz ma opór wewnętrzny rzędu na przykład kilku megaomów, czyli kilku milionów omów. Jeżeli rozłączymy układ i połączymy woltomierz szeregowo z opornikiem R3, to nie będzie to miało większego sensu, bo zmierzymy wtedy napięcie na oporze wewnętrznym miernika, a nie na oporniku R3. Czyli woltomierz zmierzy swoje własne napięcie. Spadek napięcia na sobie samym, a nie na oporniku R3. Jeżeli włączymy woltomierz równolegle do elementu, na którym chcemy zmierzyć spadek napięcia, to przy bardzo dużym oporze wewnętrznym woltomierza popłynie przez woltomierz tak mały prąd, że praktycznie nie będzie to miało wpływu na dokładność pomiaru. Gdyby woltomierz miał mały opór wewnętrzny, to nawet jeżeli włączenie równoległe w układzie nie spowodowałoby żadnego uszkodzenia, to na pewno taki pomiar napięcia byłby obarczony dużym błędem. Sprawa prawa OMA wiemy, że spadek napięcia na oporniku to iloczyn płynącego przez opornik prądu i oporu tego opornika. Jeżeli włączymy równolegle do opornika woltomierz, który ma mały opór wewnętrzny, to popłynie przez woltomierz prąd. I prąd płynący przez opornik będzie znacząco mniejszy niż przed włączeniem woltomierza i pomiar będzie niedokładny. Zapamiętajcie, że przy pomiarze napięcia woltomierz włączamy równolegle do elementu na którym mierzymy napięcie, a przy pomiarze natężenia prądu musimy rozłączyć miejsce w którym chcemy zmierzyć natężenie prądu i amperomierz włączamy w to miejsce szeregowo. Każdy z tych dwóch mierników woltomierz i amperomierz włączamy do układu inaczej. Jeżeli używacie miernika uniwersalnego, który może mierzyć zarówno napięcie, czyli różnicę potencjałów w dwóch różnych punktach, jak i natężenie prądu w danym miejscu układu, to pamiętajcie o odpowiednim ustawieniu pokrętła. Większość mierników uniwersalnych to zarówno woltomierze i amperomierze, a wybór mierzonej wielkości i sposobu włączenia do układu wybieramy przez odpowiednie nastawienie pokrętła. Jeżeli przez jakiś czas mierzycie miernikiem uniwersalnym natężenia prądów w różnych miejscach układu, czyli pokrętło ustawione jest w pozycji amperomierz i w pewnym momencie zaczynacie mierzyć napięcia, to koniecznie pamiętajcie o przełączeniu w pozycję voltomierz, żeby jak najrzadziej wymieniać w mierniku uniwersalnym bezpieczniki.